No dzień dobry, relacje czas zacząć, mamy za 20, 6, 5, 5, 6, wcześnie rano w każdym razie jest. Ruszamy na pomorską pizzetkę, pogoda szaro-buro, za 26 jest szaro-buro, no i zobaczymy jak będzie. Dochodzi 6 rano, opuszczamy kwaterę. Za parę minut Marek rusza, jeżeli już nie wyruszył. Będziemy go gonić. Pogoda chyba będzie dobra. Ptaszki ćwierkają. A my zaczynamy przygodę. Do Gdańska. Czy co? Woda na klinicy nie bierzecie? Nie. Taką będę wiatr, ale to jest woda. Ja bym. Ale to dobrze, bo będzie chłodniej. Tak gorąco jest. No i wystartowaliśmy. 7:15. Pogoda sprzyja. Rzeźko. Nie ma specjalnie wiatru. Nie pada, co najważniejsze. No i jedziemy. Byle do przodu. Myśleliście, że jestem hardkorem, że pojechałem na taką trasę. To zobaczcie tego człowieka. Tak, on jedzie na hulajnodze. 512 km. I kto tu jest nienormalny? Jedź, jedź. Ja tylko chciałem Cię dogonić, żeby Cię uwieczyć na filmie. Bo to jest niesamowite w ogóle. Szacun totalny. To jest na dwa koła. No. Też trzeba popylać. No tak, ale trzeba stać całą drogę na jednej nodze. To jest to. No jak w zasadzie, nie? No tak. Ale kiełek nie boli. No, to prawda. Trasy 28 km. Niestety troszkę się rozpadało. Chyba będę musiał wskoczyć w kurtkę jakąś, bo zaczyna się nasilać i pada coraz bardziej. Trasa w lesie jest bardzo grząska, dużo piachu, ciężko się jedzie. No ale ciśniemy do przodu. Gonię moich, którzy wyjechali przede mną pół godziny. Ale też jakoś specjalnie się nie katuję, żeby ich dorwać. Prawie zgubiłem kurtkę, na szczęście ktoś się znalazł. Odpadło mocowanie bidona. Czy nie odpadło, ja urwałem. Także przygoda, nie? Pogoda super. Ciepło się zrobiło. Nie pada. Także można jechać. Gonię dalej moich, bo jeszcze nikogo nie namierzyłem. 70 km. 3 km temu była stacja, na której uzupełniłem wodę. Spotkałem Grzesia, który jedzie przede mną. No
No i co? No i jadę dalej. Pogoda dobrze, noga dobrze, głowa dobrze. Jadę. Będą cieszyć na widok błota, ale faktycznie w porównaniu z tym piachem to błoto to jest zbawienie. Jeżeli mnie wzrok nie myli, to przede mną jedzie Marko. Ale mogę się mylić. Krzyśka nie widzę. Zobaczmy. Lewa, Leszka, lewa! Dajesz, no chłopaku! Chodź, Marek. No, także mamy 94 kilometr i jesteśmy prawie w komplecie. Jeszcze tylko Krzyśka trzeba dopaść, który tam z przodu gdzieś jedzie. Żyjemy powolutku do przodu. Dobra, góreczka. No dobrze, w tych pięknych okolicznościach przyrody przykłastówka. Jak to się mówi, pierwsze koty za płoty, a karawana jedzie dalej. Ładnie tutaj jest, zrobiło się cieplutko, przyjemnie. Jedziemy, nie wiem czy te kurde wertepy są mniej dziurawe niż te asfalty lokalne. Chyba to samo. Na razie jest przyjemnie. I malowniczo bardzo. Pięknie tutaj jest, no. Nowy miał na pamiątku.
nadszedł ten moment, kiedy trzeba nagrać raport z trasy. Jesteśmy na 114 km, ale to nie ta liczba skłoniła mnie do refleksji, to liczba, która odlicza nam ile kilometrów zostało nam do mety. Bo właśnie na liczniku przekręciło się z 400 na 399. A jak jest trójka z przodu, gdy zaczynało się, jak była piątka z przodu, to różnica jest zasadnicza. Choć oczywiście wiem, choć oczywiście wiem, że to jest poszukiwanie samego siebie, ale skoro działa, to czemu tego nie stosować, prawda? Woda się nam troszkę skipściła, zaczęło mrzeć. I tutaj powolutku ciśniemy, górki się tu jakoś zaczęły. Tak trochę jedziemy góra-dół. Staramy się nie upalić nóg na podjeżdżach. I konsekwentnie do przodu. No. Nie ma miękkiej gry. Znówka? Nie, to jest Bóg, możesz się pomodlić. Pompuj, pompuj. Kurczę, ale to był dobry odcinek. Nie dość, że udzieliliśmy wywiadu. No dokładnie, bo to jest zwykły gest, nie? No i woda, kurwa. Woda z miętą. Ciepła kawa, nie? Super. Mało mnie na tym filmie będzie widać, ale ciężko mi się jedzie i trzyma kamerę w ręce i filmuję. Jestem na 130 km. Pierwsza bomba. No. Mży. Zgubiłem marka gdzieś. Jadę. Robię swoje. Walczę z kryzysem. Mój kryzys powolutku mi przychodzi. Jest dobrze. Musiałem troszeczkę zwolnić. Zaczynają się pojawiać takie problemy już związane z wielogodzinnym trzęsieniem dupy. Jak bóle w plecach, ramiona. No niestety, takie rzeczy będą się zdarzały. I trzeba wszystko o nich myśleć. Za dużo oczywiście.
Drawsko-Pomorskie, stacja. Kola kupiona. Woda uzupełniona. 3 bidony pełne, plus kola. Kanapka. Bomba trochę przeszła. Krzysiek wyjechał 5 minut temu stąd. Więc jem i jadę. Zaczynamy, być zmęczony. To 1/3 drogi dopiero. No nic. Trzymcie kciuki. Na Pomorską, mówili, będzie fajnie, mówili. Łękowina. Tylko że rowerem. Ale las piękny. Żałuję, że nie robię zdjęć, będę tego żałował. Ale naprawdę mi się nie chce. Widziałem, co to będzie. Że po jakimś czasie to wszystko będzie denerwować. Wszystkie rozpraszacze takie dodatkowe. To trudno. Będzie filmik, będzie dobrze. Błotem na tym odcinku to jest trochę taka kara, bo pamiętam rano jak jechaliśmy przez te suche piaski, to wszyscy mówili, ja zresztą też wolałbym chyba już jechać po błocie. No to mam. I czy wolałbym? W piasku człowiek przynajmniej się nie ubrudzi, jak się wygrznuci. A tutaj niestety. Zobaczyć mój rower. Proszę, proszę, pokażę. Nie wiem panu. Jak to ma działać? Jak to ma działać? Nic dziwnego, że na zawodach przełajowych wymieniają rower zawodnikom i myją w międzyczasie. Już nie ma prawa się przerzucać.
jakieś zawalone było tam wszystko. No dobra, koniec marudzenia. Meta czeka, nie? No dobra, pędzę. Wyjeżdżasz z lasu i nagle łup, taki widok. Nie rozumieją. No, pięknie. Dobra, jadę. Dziennik podróży. Kilometr 176. Czyli właściwie można by założyć, że jestem w jednej trzeciej drogi. Zostawię to bez komentarza. Nareszcie, ja pierdolę. Krzysiu, ty mnie wpędzisz do grobu. Cały Boży dzień ja cię gonię. Ale zapadnie, teraz cię będę spowalnić. Jak dobrze. Boże, jak ja miałem kryzys. Złoto, co? Masakra. Jak tam są poczucia? Dobry. Raport z trasy. 182 km. Dogoniłem Krzysia. 17:30. 10 godzin. Dobra, teraz jedziemy razem. Żeby nie było. Na MTB też się nie daje. Straszne błoto na ostatnim odcinku. Częściej spycham rower pod górę niż wjeżdżam pod górkę. A rama wszyscy tak kleli, że sucho w tym lesie i piach, nie? No cóż, czas zrobić kolejną aktualizację. Zresztą nie wiem, czy ja będę dawał w filmie te moje rozmowy. Właściwie nic ciekawego tutaj nie ma. Nie wiem, co opowiadać. Chciałem tylko powiedzieć, że mamy 200 na liczniku. To ma już tylko 314. No, ciemno się robi, zimno. Nie wiem, czy będę kręcił noc. Thank you.
zobaczyłeś? Profesjonalny serwis rowerowy oraz przy okazji testy toreb, czy przemakają czy nie. Kurde, jaka tu dziura jest. Nie, nie, ja na pamiątkę. Nie, proszę sobie robić zdjęcie. Nie, nie, ja was podziwiam. Dochodzi 22, robiło się ciemno. Więc będziemy jechali troszkę wolniej, ostrożniej. Do zobaczenia jutro. Co, może go przepuścimy, nie? Dzień dobry, raport z pracy. Nie, nie, ja tu do kamery gadam. Minęła noc, mamy piękny poranek. Trochę rzeczy się działo. Minęliśmy pół metek, a nawet minęliśmy 300 km. Więc zostało nam do mety tylko 214. Ale były też złe rzeczy. Była gleba w łodzie. Nic się nie stało. Ale nieszczęśliwie mam awarię roweru. I pękła mi linka od tylnych przyszłych. W związku z tym jadę na jednym przełożeniu. Od 30 km. A do mety jeszcze 200. Ponad. Niestety na trasie było bardzo dużo błota i niestety przerzutki zapchane błotem na pewno nie pomogły. Chciałem powiedzieć, że moja maksymalna prędkość pozyskiwana z pedałowania na płaskim to jest 18 km na godzinę. Więcej nie jestem w stanie ukręcić. Także jedyna nadzieja w grawitacji.
tak sobie tutaj jadę i rozmyślam. Zostało mi do domu już mniej niż 200 km. Czyli to właściwie jest tak, jakbym 20 razy pojechał do pracy i z powrotem. A do pracy i z powrotem mam blisko. Albo 10 razy jakbym pojechał do pracy i z powrotem i będę na wysokości Kościerzyny, a konkretnie w Węsiorach, gdzie są kręgi kamienne, a stamtąd to już nazwy miejscowości są mi znane, więc będę już jakby bardzo blisko domu. Ale tak zupełnie poważnie prawda jest taka, że jeżeli strzeli mi linka w przedniej przerzutce, którą w tej chwili mogę manewrować, to będę zmuszony zrezygnować się z tego. Jedziemy dalej ze statystykami. Otóż mam na blacie 341 km do mety 173, więc mniej więcej można założyć, że jestem w 2/3 trasy. Gadu skręcił gadu, a tu trzeba zakręcać. Nie, z asfaltu w takie atrakcje, nie? No, co tutaj miałem powiedzieć, że 2/3 trasy, że okazuje się, że tak jak celowałem, że będę na 36 godzin jechał, że powinienem być o godzinie 7 rano, czyli po dobie jazdy, mieć do zrobienia 170 km. To się wszystko na razie trzyma kupę. Z jednym problemem, że nie działają mi przerzutki i moje tempo na ostatnich kilometrach na pewno będzie gorsze aniżeli na tych początkowych. Pomijam fakt zmęczenia, choć mam wrażenie, że w tej naszej kaszubskiej części kurde, te drogi są jednak lepsze. Tutaj to jakaś masakra, przebijanie się przez ten to błoto. Nie da się tu jechać w ogóle. Trzeba bardzo oczywiście uważać, żeby się przy okazji nie wyglebić do takiej dłuższej. To raczej są
trasy przywajowe, a nie szutrowe, gravelowe. Przecież prawdę mówiąc, jestem trochę nimi zmęczony, bo strasznie wyjazdy z nami są strasznie trudne. Człowiek jest cały czas napięty, kontroluje uślizgi. No, podobnie to już. Wiele rzeczy już nie działa tak jak powinno. No, także tego. 170 do domu. I jadę. Za mniej więcej 70 km będę w okolicach Węsiów. I będzie już przyjemnie. Bo część trasy to nie znam. Dobra, na razie. To jest rybaczki. Tak wygląda cyklista po 26 godzinach. No.
Raport z trasy podobno nie było, więc na budziku mamy 410 km, co oznacza, że do mety tylko 105, więc za niebawem będę odliczał już ostatnie dyszki. Niestety jest bardzo gorąco i wieje mocny wiatr, co wyciąga z nas wszystkie siły. Teraz wystarczy się turnąć do przodu. A ja przez to mielenie to już w ogóle nie mam pary. Takie prawdopodobne tam miejsce kultu jakiegoś, nie? Niby cmentarz, niby tam. Nie wiadomo co. Raport dla potomnych. Minęliśmy węsiorę, więc mamy już ponad. Znaczy, mniej niż stówę do zrobienia. Sprawa wygląda optymistycznie. 62 km do końca. Z czego ta końcóweczka jest naprawdę przyjemna. Tam już jest dużo kręcenia się po asfaltach. A właściwie od góry do nas już jest. Już jest z górki na dół. Więc dobrze to wygląda. Źle natomiast wygląda fakt, że boli mnie kolano. Pobolewało. Teraz już zaczyna boleć. Na szczęście trochę lasu. Cień. Dzisiejszy upał w porównaniu z tym hardkorem, który był wczoraj, gdzie nie wiadomo było, w co się właściwie ubrać, żeby być suchym. Potrafi nieźle. Jednak wolę, jednak jak mrzy, pada, mgła, niż jak jest skwar. Plus jest jeszcze jeden malutki. Zniknęła bomba, która była chwilkę temu, jak byłem pchnięty. Może to dlatego, że podjadłem.
potem na trasie. Potem już jest tylko zwrót. Zbliżam się do masu, a już nie mam siły wjechać nawet. Nie chcę się opalać na kwelię. Mógł kogo nie jest wyczerpany. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda kierowca roweru po 37, jak na razie, godzinach jazdy. Ono wygląda tak. Nie ma dramatu. Były kryzysy, były bomby, ale ogólnie jest dobrze. Czuję się świetnie, oprócz tego, że nie mam siły. Ale żadnych dolegliwości, nie jestem zmęczony. No, bolały jestem, to wiadomo, ale żadnych takich, wiesz, wynikających z tylu godzin wysiłku. Typu zawroty głowy, ból głowy, zwidy, haluny i inne takie. No, także tak się wygląda, nie? Na koniec wycieczki. Dlatego warto. Na razie. Dziękuję. Ostatni rzepak na trasie. Więcej nie będzie. Kończy się. Jeden się kończy, drugie się zaczyna. Dobra, dzięki. Przywitam się z wami, ale jestem cały totalnie brudny. Jezus, czas leci. A? Ha, będę bogaty. Ja to tu kurde patrzę. Będę bogaty. A tam z tym czasem, z minuta w tą czy we w tą. Dziękuję. Dzień dobry.
Gratulacje. Dziękuję. Godzina 20:22. Bardzo dobra godzina. Numer 175, żelazny medal dla żony. Bardzo, dziękuję bardzo. 224 km na jednej przerzutce. O! Takich to ja szanuję! Poczekaj, co ty, chłopie, z tym zrobiłeś? No, żebym się nie zmieniały, nie? Mogłem tylko przód zmieniać, a z tyłu tylko na jednej zębatce. Od połowy drogi tak jadę. Jedziesz na blacie? Nie, no, rynka mi pękła, nie? No dobrze, to... A z przodu mogę zmieniać, nie? A, mogłeś zmieniać, dobra. Okay, przód tak, ale z tyłu nie. No. Ja tak jechałem na jeden maraton, jeden etap maratonu w Kanadzie. No najgorzej na asfalcie, nie? Bo tam w terenie to jeszcze było biedy, bo i tak się najczęściej używa tych, ale... Jak oddasz trackera, dostaniesz koszulkę finisher.